proszę państwa, można odnieść wrażenie, że Putin zdominował całą scenę polityczną Polski. Zaczęło się od tego, że no, to już wcześniej się zaczęło, że coraz częściej pojawiały się pomówienia w stosunku do rozmaitych osób, że są ruskimi agentami. Charakterystyczne było to, że nie szły za tym żadne dochodzenia prokuratorskie, ani wyroki sądowe. Po prostu wykrywano coraz więcej ruskich agentów, ale to jeszcze była taka działalność, można powiedzieć, chałupnicza. Zasadnicza zmiana nastąpiła w momencie, kiedy odżyła afera podsłuchowa. Otóż w ramach afery podsłuchowej, jak wiemy, jak pamiętamy, trzej kelnerzy podsłuchiwali dygnitarzy Platformy Obywatelskiej i innych nie podsłuchiwali w rozmaitych restauracjach. Tam nagrali 900 godzin w restauracjach, ale 700 godzin nagrali w rezydencji premiera Tuska. Dlatego uważam, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszorzędni fachowcy, że sam pan Marek Falenta, który przez niezawisły sąd został uznany za mózg i sprawcę kierowniczego całej afery, chyba sam by sobie z tym nie poradził. No i pan Falenta odbył karę 2,5 roku więzienia, a teraz jego wspólnik, który zażywa statusu małego świadka koronnego, zaczął sobie przypominać mnóstwo rzeczy. No i między innymi przypomniał sobie, że pan Marek Falenta sprzedał te nagrane materiały Putinowi. No i na tej podstawie Donald Tusk uchwycił się tego jak pijany płotu, jak tonący brzytwy, można powiedzieć, i zażądał tutaj powołania Sejmowej Komisji Śledczej, a generał Dukaczewski poszedł nawet krok dalej i powiedział, że oto mamy dowód, że podmianka na pozycji lidera polskiej sceny politycznej w roku 2015 została dokonana przez Putina. No, warto zwrócić uwagę, że tu logiki w tym to dużo nie ma, dlatego że ta podmianka została dokonana w związku z przejściem Polski w roku 2013 spod kurateli niemieckiej pod kuratelę amerykańską. I dopóki Polska była pod kuratelą niemiecką, no to naturalną rzeczą było to, że na pozycji lidera sceny politycznej jest ekspozytura stronnictwa pruskiego. Ale kiedy Polska przeszła ponownie pod kuratelę amerykańską, no to już nie było takie oczywiste. Natomiast zaistniała potrzeba zmiany na stanowisku lidera i stanowisko lidera objął obóz dobrej zmiany, czyli ekspozytura stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. No ciekawe, jeżeli generał Dukaczewski w innych sprawach tak samo się orientuje jak w tej, no to rzeczywiście takie służby, to nic dziwnego, że zostały rozwiązane te wojskowe służby informacyjne. Ale do nich jeszcze wrócimy przy innej okazji, w dalszej części. No i wydawało się, że Donald Tusk tutaj ma w szachu, trzyma naczelnika państwa, a liści ten świadek koronny, to już rejent Milczek mówił, nie brak świadków na tym świecie. Ten świadek koronny przypomniał sobie coś gorszego. Otóż przypomniał sobie, jak to on osobiście wręczał synowi Donalda Tuska, panu Michałowi Tuskowi, reklamówkę z Biedronki zawierającą 600 tysięcy euro. No i oczywiście pan Michał Tusk energicznie tutaj zdementował to. Wszystkie media sympatyzujące z obozem zdrady i zaprzaństwa uchwaliły, że nie wierzą absolutnie, no ale jak jedno zeznanie świadka koronnego małego Donald Tusk tak skwapliwie uwierzył, no to dlaczego nie w inne? Przecież nie dlatego, że ono
dotyczyło jego syna umiłowanego, tylko że w ogóle pan ten świadek jest niewiarygodny. No ale świadek przypomniał sobie jeszcze coś innego, że mianowicie ta scena z wręczaniem łapówki Michałowi Tuskowi została nagrana przez dwie kamery i to z dźwiękiem, tam rozmowa też jest nagrana. No i zasugerował, że pan Michał Tusk wiedział, że jest nagrywany, ale nic sobie z tego nie robił. Wziął tę torbę z 600 tysiącami euro, no i sobie poszedł. To miała być łapówka, ale świadek koronny nie był pewien, czy to dla partii, czy dla Donalda Tuska osobiście, no bo wiadomo tylko za co miała być, za udogodnienia dla firmy węglowej pana Marka Falenty. Proszę Państwa, charakterystyczne jest to, że tak doskonale udokumentowana scena, o którą opisał mały świadek koronny, najwyraźniej prokuraturze nie wystarcza, bo pojawiły się pytania, no dobra, to w takim razie dlaczego prokuratura nie postawiła panu Michału Tusku albo nawet samemu Donaldu Tusku zarzutów stosownych, korupcyjnych. Ale pan wiceminister Kaleta powiedział, że to nie zgromadziła dowodów. No ciekaw jestem, jakie dowody niezależnej prokuraturze są potrzebne, żeby kogoś tutaj obciążyć zarzutem korupcji. No ale mniejsza z tym, proszę Państwa, dzieją się rzeczy osobliwe, dziwne i osobliwe, jeśli chodzi o prokuraturę oczywiście, bo niedawno prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce. Przypomnę, o co chodziło. Otóż w roku 2001, kiedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, a premierem był Leszek Miller, w Polsce zostało w starych Kiejkutach notabene zostało ustanowione tajne więzienia CIA. Z bazy amerykańskiej w Guantanamo na Kubie delikwenci byli przewożeni samolotami na lotnisko w Szymanach, a stamtąd już przewożeni do starych Kiejkut, gdzie tam na terenie już tego ośrodka szkolenia starych Kiejkutów oprawiali ich amerykańscy oprawcy, a stare Kiejkuty stały na świecy. Za te czynności wartownicze, za tę służbę wartowniczą stare Kiejkuty zostały wynagrodzone 15 milionami dolarów, które w gotówce zostały im przekazane w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie w takich kartonach tekturowych. Co się dalej z tymi pieniędzmi stało, no to nie wiemy, bo prokuratura skwapliwie umorzyła śledztwo, także nawet się nie możemy dowiedzieć, czy z tych 15 milionów coś kapnęło Aleksandrowi Kwaśniewskiemu czy Leszkowi Millerowi. Widać, że nasz najważniejszy sojusznik tutaj surdynę nałożył na te sprawy i gdyby niezależna prokuratura ośmieliła się to śledztwo kontynuować albo nie daj Boże jeszcze zakończyć jakimiś zarzutami, no to nasz najważniejszy sojusznik pokazałby im ruski miesiąc, który by był podobny chyba do Putina osobiście i to w najstraszliwszej jego postaci. Proszę Państwa, po decyzji, po oświadczeniu pana wiceministra Kalety już tak nabieramy podejrzeń, że jest tak, jak to śpiewali skaldowie w słynnej piosence Agnieszki Osieckiej. Nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. No i rozumiem, że prokuratura, podobnie jak cały obóz dobrej zmiany, chowa sobie te rewelacje do kampanii wyborczej. Po co? No po to, żeby Donald Tusk znalazł się w sytuacji podobnej do opisanej w nieśmiertelnym poemacie Towarzysz Szmaciak. Czytamy tam między innymi
o sekretarzu Wardędze, sekretarzu, byłym sekretarzu partii Wardędze, który ma syna Aleksa, ten Aleks ma mózgowe zwoje i tak dalej, w związku z tym tam zaczął gęgać, no i wdał się w aferę antypaństwową. Szmaciak śmiał się, pisze Janusz Szpotański, patrząc jak stary, jak w ukropie zwija się, by ratować chłopie. No i rozumiem, że na preparowaniu takiego widowiska w czasie kampanii wyborczej obozowi dobrej zmiany zależy, także nie może tu żadnego falstartu zrobić niezależna prokuratura, aż dopiero naczelnik państwa da stosowny sygnał, że teraz można to ujawnić. Proszę państwa, widać, że od ruskich agentów aż się roi, bo przedtem to tylko nieliczni tam posłowie Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun byli tam oskarżani o to, że są ruskimi agentami. No ale teraz generał Dukaczewski wysunął oskarżenie przeciwko całemu obozowi dobrej zmiany. No a co zrobił naczelnik państwa? Naczelnik państwa poirytowany jakimś wystąpieniem pani Barbary Nowackiej w Sejmie powiedział, że zdawał sobie sprawę, że jest tu ruska agentura, ale nie przypuszczał, że aż tak liczna. Czy powiedział, że wiedział, że jest tu ruska agentura. No to mamy, aż się roi w Sejmie od ruskich agentów, w ogóle w państwie się roi od ruskich agentów. Proszę państwa, co to będzie? Ale skoro Putin nawet rozgrywa wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, no to cóż dopiero tutaj w naszym bantustanie. A my tymczasem tutaj Putinowi się stawiamy, pani redaktor Edyta Lewandowska i pani Danuta Cholecka już wymyślają mu codziennie tam w tych wiadomościach telewizyjnych. Nawet pani posągowa, pani Anita Werner też mu wymyśla, tylko oczywiście w innych słowach. Pani Werner to w ogóle jest uosobieniem zatroskania o tę Polskę, o ojczyznę, tak jak to poeta mówi, o tę Polskę, o ojczyznę najboleśniej zatroskani. Proszę państwa, tymczasem na arenie międzynarodowej zdarzyło się coś nieoczekiwanego, mianowicie rosyjski minister obrony Sergiusz Szojgu zadzwonił do amerykańskiego sekretarza obrony Lloyda Austina z taką informacją, podobno to mu przekazał, że Ukraińcy przygotowują wybuch brudnej bomby. No, tu prezydent Zełenski oczywiście energicznie to zdementował, no, ale wicepremierka ukraińska wystąpiła z zagadkowym, dramatycznym apelem do uchodźców, którzy już uciekli z Ukrainy, żeby broń Boże nie wracali na Ukrainę. Widocznie wie coś, czego my jeszcze nie wiemy. Także jak to pisał Gałczyński w wypisach, zimie z wypisów szkolnych, jeżeli wtedy wybuch usłyszysz i promienie tajemnicze wiedz, to Putin w skupionej ciszy nacisnął taki guziczek. No i zobaczymy, co z tego wyniknie, proszę państwa. Ale na razie, jak gdyby nigdy nic, w obozie dobrej zmiany trwają przygotowania do przyszłorocznych wyborów. No zresztą w obozie zdrady i zaprzaństwa też. Tu trzeba zwrócić uwagę na pana Rafała Trzaskowskiego, który jeszcze w maju, jak przypominam, pojechał do Ameryki i tam się dogadał z tamtejszymi Żydami, no w ten sposób zyskując punkt oparcia do dźwigni, przy mocy której może wysadzić w powietrze Donalda Tuska. Nie wiem, czy właśnie do tego się sposobi, ale w ogóle do kampanii wyborczej to się sposobi, bo właśnie przypadkowo dowiedziałem się niedawno, że pan prezydent Trzaskowski spod uszczenia pana Rabieja
swojego tam kolaboranta, który, jakby to powiedział, dowódca naszej kompanii zmotoryzowanej Studium Wojskowego UMCS w Lublinie, pan Rabiej ma tendencje inklinacyjne. Otóż pan Rabiej doradził prezydentowi Trzaskowskiemu, żeby szpital miejski na Solcu przebudował na hotel dla sodomczyków i gomorytek. No i mało brakowało, aby tak się stało, tylko jak się dowiedziałem, energiczne tu działania zapobiegły temu nieszczęściu i na razie szpital jest. Zastanawia mnie to, dlaczego sodomczykowie i gomorytki nie mogą się bzykać w normalnych hotelach. Nie wiem, czy chodzi o pieniądze, czy też chodzi o stworzenie takiego tutaj ośrodka, który by promieniował na całą Warszawę, a może nawet na całą Polskę, sodomią i gomorią. No, krótko mówiąc, widać, że pan prezydent Trzaskowski już tam próbuje pozyskać elektorat. Zobaczymy, co jeszcze wykombinuje. Natomiast naczelnik państwa wykombinował sobie nawet, że nawet gdyby tutaj noga mu się powinęła, znaczy obozowi dobrej zmiany powinęła się noga przy przyszłorocznych wyborach, to przynajmniej zostawić trzeba naszych ludzi w spółkach Skarbu Państwa, żeby cały czas możliwe było futrowanie forsą tam i zaplecza politycznego, i zaprzyjaźnionych redaktorów niezależnych i tak dalej. No i pojawił się taki projekt ustawy, że ci dygnitarze w spółkach Skarbu Państwa to będą mieli kadencję i tam taki Sowiet został przewidziany w ustawie, że ten Sowiet będzie musiał ich każdą zmianę kadrową tam zatwierdzić. No to jasne, że zatwierdzi tego, co trzeba go wyrzucić, a tego, co nie trzeba, to nie zatwierdzi. No i wydawało się, że wszystko pójdzie gładko, a tymczasem okazało się, że ten projekt ustawy wzbudza wzruszające wątpliwości. Chodzi takie konstytucyjne, dzisiaj wszyscy na konstytucję tutaj zwracają uwagę, żeby broń Boże prawo nie zostało złamane. No i te z przecieków się okazuje, że te trudności konstytucyjne polegają na tym, że Solidarna Polska odmówiła poparcia tej ustawy, no więc nie byłoby większości, a w tej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość wycofało ten projekt i teraz ci mają zgryzotę, ci posłowie, którzy go tam mieli wylansować jako projekt poselski, no to widać, że trudno, ciężko być posłem, ale no jak się chce być wpisanym na jedynkę, no to trzeba tam poświęcić się nawet wbrew własnym przekonaniom. Proszę Państwa, ale na tym nie koniec przygotowań, bo słychać, pojawiają się fałszywe pogłoski, że ma być zmieniona ordynacja wyborcza, że mają być tutaj, żeby udelektować pana Kukiza, to naczelnik państwa podobno ma się zgodzić na to, żeby część okręgów wyborczych była jednomandatowa i tam ci najlepsi kandydaci by wygrywali, no ale jednak bliższa koszula ciału, rozsądek też, o rozsądku też trzeba pamiętać. No i wreszcie okręgów wyborczych obowiązywałaby ordynacja proporcjonalna, bo tam by były wielomandatowe. Mielibyśmy taką mieszaną ordynację. Ciekawe, że to wymagałoby zmiany konstytucji, bo konstytucja przewiduje, że wybory do Sejmu są proporcjonalne, a przy jednomandatowych okręgach to nie może być proporcjonalności, bo nie można jednego mandatu podzielić proporcjonalnie. No ale to zobaczymy, czy i tu nie pojawią się trudności konstytucyjne. W każdym razie widać, że przygotowania do wyborów idą pełną parą. No a w dodatku jeszcze Putin tutaj się sroży,
właśnie, bo dowiedzieliśmy się, że nawet opracował taki plan destabilizacji Polski. No więc widać wyraźnie, że to ten plan jest realizowany, skoro aż się roi od ruskich agentów, zarówno w obozie dobrej zmiany, jak i w obozie zdrady i zaprzeństwa. Destabilizacja wystąpiła również w Konfederacji, no, bo, która tam trwają tam potępieńcze swary o jedynki, który poseł ma zajmować pierwsze miejsce na liście w jakimś okręgu, ale kiedy wyborcy się zorientowali, że tam trwają potępieńcze swary, to notowania Konfederacji spadły z 12% do 5%, a warto przypomnieć, że błąd statystyczny wynosi 3%. W związku z tym te spory o jedynki zaczynają w tej sytuacji przybierać postać dzielenia skóry na niedźwiedziu. No widzimy, że zgodnie z tym, co już dawno zaobserwował taki rosyjski historyk Lew Gumilow, on tam badając cywilizację Wielkiego Stepu doszedł do wniosku, że zjawisko pasjonarności, czyli takiego niezwykłego pobudzenia umysłowego i emocjonalnego, jest efektem wpływów kosmicznych. No rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo wybory do Sejmu i Senatu odbywają się co 4 lata, czyli kiedy Ziemia 4 razy obiegnie dookoła Słońca. No tutaj z wpływami kosmicznymi mamy do czynienia w sposób wyraźny, a w dodatku jeszcze dochodzi do tego Putin. No to już całkiem źle, proszę Państwa, w tej sytuacji to już nie zaskakuje nas informacja podana przez pana Dawida Podsiadłę, piosenkarza, który powiedział, że sposobi się do dokonania aktu apostazji z Kościoła katolickiego. No, proszę Państwa, nie dość, że ruska agentura, nie dość, że Putin, nie dość, że brudna bomba, to i jeszcze pan Podsiadło. No i co my biedni teraz zrobimy?